Dzień dobry Państwu. Witam Państwa ogromnie serdecznie na czwartej debacie z cyklu, z serii debat Narodowego Kongresu Nauki Forum. Debat, które mają za cel przedyskutować, omówić, sprawnić, wypróbować kluczowe elementy i możliwe rozwiązania dotyczące wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki. Nazywam się Ryszard Koziołek, jestem literaturoznawcą, pełnię funkcję prorektora do spraw kształcenia i studentów w Uniwersytecie Śląskim. Będzie mi miło prowadzić Państwa przez dzisiejszy dzień i kolejne jego etapy. Wspomniane debaty dotąd miały trzy główne zagadnienia. To były statuty uczelni, szkoły doktorskie i kształcenie. Dziś będziemy rozmawiać o ścieżkach kariery, rozwoju kadr szkolnictwa wyższego i nauki. Przyznam Państwu, że kiedy pojawiła się idea kolejnego forum i kolejnej debaty w ramach Narodowego Kongresu Nauki, usytuowanej debaty w tym właśnie dniu, na początku lipca, to pomyślałem sobie, że to kiepski termin. Myślami jesteśmy już gdzie indziej, wszyscy są mocno wyczerpani, intelektualnie zużyci, jeśli tak można powiedzieć, po bardzo, bardzo trudnym roku. A potem zweryfikowałem swoją myśl i pomyślałem sobie, to jest dobry czas, dlatego że jeśli pracownik naukowy myśli o swojej karierze, to najczęściej robi to przez wakacje. Czyli patrzy na budżet wakacyjny swój, swojej rodziny i zastanawia się, po co ja to robię? Jaki jest cel mojego działania? Także w tym wymiarze najbardziej podstawowym, a niezwykle ważnym, materialnym, czy związanym właśnie z karierą zawodową. Przyznam Państwu, że dla mojego pokolenia słowo kariera akademicka brzmi nieco zaskakująco. To znaczy do zawodu akademickiego nie szło się po to, żeby zrobić karierę. To było dość zaskakujące. Nawet w formularzach, kiedy trzeba było wypisać słowo zawód, człowiek się zastanawiał właściwie, jaki zawód wypełnia. Polonista, nie? Nauczyciel akademicki też nie do końca. Jest w tym zawodzie, jest w tej profesji pewien nadmiar, moim zdaniem niezwykle ważny. Ten zawód, na który składa się prowadzenie badań naukowych i kształcenie studentów, on powinien mieć bardzo wyraźnie określony bieg, określoną korzyść i to korzyść definiowaną co najmniej przez trzy podmioty. Korzyść z kariery powinien mieć pracownik oczywiście i o tym będziemy dzisiaj także rozmawiać. Uczelnia jako instytucja, jako wspólnota, ale także społeczeństwo powinno mieć korzyść z naszych karier i tu jest pewna nadwyżka, o której powiem jeszcze dwa słowa. Ogromnie się cieszę, że pan premier jest z nami, zresztą zawsze jest z nami podczas tych debat, dlatego że od miesięcy, choć to już pewnie od dwóch lat co najmniej, próbujemy wspólnie wypracować nową politykę badań i politykę kształcenia. To jest niezwykle ważne, że robimy to wspólnie. Czasy są niełatwe, raczej eskalujemy rozbieżności niż wspólne cele. Tutaj o dziwo udało się to zrobić. To jest wielka, wielka zaleta, wielka wartość. Myślę sobie jeszcze o jednej rzeczy przy okazji myślenia o karierze i tego, jak zbiegają się nasze cele. Mianowicie każda polityka jest także formą pedagogiki, to znaczy projektując pewne działania, projektujemy także efekt w postaci sylwetki absolwenta, czy też sylwetki obywatela, którego nasze działania kreują i tworzą. U nas, można powiedzieć, w świecie akademickim tym efektem, tym projektowanym celem jest obywatel nauki, czy też szerzej mówiąc obywatel wiedzy. Jego sylwetka, ta sylwetka zawodowa, ale także efekt jego działalności w postaci wykształconych studentów czy nowego pokolenia badaczy, on ma bardzo wyraźne cechy. Chcemy, żeby był pracowity, rzetelny, żeby cechowała go etyka w zakresie badań i kształcenia, wysokie kompetencje, znajomość języków, merytoryczność, szacunek dla faktów, doskonalenie się, służenie prawdzie. Bardzo jest ważne, żeby w naszych studentach i w naszych pracownikach narastało, czy też trwało poczucie, że ta pedagogika polityki uczelnianej i pedagogika polityki w znaczeniu ogólnym zbiegały się. Inaczej mówiąc, kształcąc, a także stymulując do rozwoju zawodowego siebie, nasze koleżanki, naszych kolegów, wspieramy cnoty akademickie i musimy mieć poczucie,
że politycy wspierają i cenią je również, a wspólnie transmitujemy je do społeczeństwa. Ta zbieżność tych dwóch pedagogik jest moim zdaniem zadaniem, które czeka na nas w najbliższej przyszłości. Szanowni Państwo, ogromnie serdecznie i z radością witam wśród nas pana wiceprezesa Rady Ministrów, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina. Równie serdecznie witam przewodniczącego Rady Narodowego Kongresu Nauki w latach 2016-2018 profesora doktora habilitowanego Jarosława Górniaka. Przepraszam, najserdeczniej witam jego magnificencję rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach profesora doktora habilitowanego Andrzeja Kowalczyka. Bardzo, bardzo serdecznie witam przedstawicieli Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej, rektorów, prorektorów, dziekanów, kanclerzy polskich uczelni, w tym oczywiście Uniwersytetu Śląskiego, przedstawicieli instytucji naukowych, pracowników naukowych i administracyjnych polskich uczelni, gości specjalnych, moderatorów i panelistów, których będę miał jeszcze przyjemność przedstawić, wszystkich gości zebranych na sali, a także widzów oglądających transmisję z tego wydarzenia